Wszechmogącego, przysięgam wiernie ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać się pięknie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Warszawo ma! Wspólnie nasz hymn państwowy. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie. Witam państwa serdecznie na naszym kietrzańskim rynku. Dziękuję za to, że się stawiliście o godzinie 17, 1 sierpnia. To już kietrzańska tradycja, że możemy się spotkać i wspólnotowo przeżyć ten moment niezwykły w naszej historii. Mamy cały czas na rozpamiętywanie historii, naszych dziejów, tych chwalebnych, tych trudnych, tych dramatycznych i tragicznych, ale dzisiaj szczególny dzień. Pięknie, że świeci słońce. My wspominamy jednak ten dzień zrywu naszego narodowego, święto dumy naszej, nie tylko warszawiaków, ale całej Polski, wszystkich Polaków porzucanych po całym świecie, w różnych miejscach
świata walczących wtedy w 1944 roku i ten sygnał do walki, do tego, by własnymi siłami, własnymi rękami zdobyć niepodległość. Jak to wszystko przebiegało, jak się skończyło, wiemy, ale chcemy dzisiaj się radować tym pięknym dniem, tą wspaniałą postawą naszych rodaków. Tych starszych, tych młodszych, tych najmłodszych także. To wielkie wzruszenia, wielkie poruszenia serca, ale także piękna nauka, piękna lekcja historii. My tutaj w Kietrzu spotykaliśmy się w ostatnich latach przynajmniej przy Domu Kultury na skwerze. Tam w kręgu stawaliśmy i godnie próbowaliśmy uczcić to święto. Także dzisiaj jest sytuacja wyjątkowa, bo po kilku latach przerwy na naszym rynku wyremontowanym, odrestaurowanym możemy spotkać się na ten krótki apel. Bardzo serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Kietrzańscy Patrioci za tę oprawę z radcami. Dziękuję Państwu za obecność. Miło mi powitać wśród nas pana burmistrza Marcelego Głogiewicza, któremu za chwilę oddam głos. Dzień dobry. Witam serdecznie radnych, którzy zechcieli przyjść bez zaproszeń oficjalnych. To piękny gest. Dziękujemy za taką postawę. Na czele z panem przewodniczącym rady Mirosławem Skoczylasem i wiceprzewodniczącym panem Stanisławem Wawińcem, obecnymi tutaj z nami. Cieszę się, że są nie tylko kietrzanie. Może nie wyczytali na plakatach, może nie śledzą internetu, ale wszyscy, ale jest znakomita część i dlatego bardzo wam dziękuję, a także dziękuję tym, którzy zechcieli do nas przyjechać z okolicznych miejscowości. Bardzo, bardzo państwu dziękujemy. O 18 godzinie będzie koncert. Oczywiście liczba miejsc tam jest limitowana ze względów epidemicznych. Bardzo proszę pana burmistrza Marcego Głogiewicza o zabranie głosu. Drodzy Państwo, ja dołączę się do podziękowań pana Wiesława. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że są Państwo tutaj, żeby upamiętnić jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy dzień w najnowszej historii Polski, wybuch Powstania Warszawskiego. Dzisiaj jeden z moich znajomych na Facebooku napisał: tak wiele jest do powiedzenia, że aż brak słów, więc będzie krótko. Przy takim wydarzeniu powinna być zaduma, wspomnienie tego, co tamci ludzie, tamci żołnierze, tamci harcerze zrobili. 1 sierpnia 1944 roku kilka, może kilkanaście tysięcy żołnierzy, harcerzy rusza do boju, żeby wyzwolić część, może całą Warszawę spod okupacji hitlerowskiej. Kiedy pod koniec 1943 roku było wiadomo już, że Polska nie zostanie wyswobodzona przez aliantów, Powstanie Warszawskie nabrało jeszcze jednego aspektu, aspektu politycznego. Mianowicie była nadzieja, że uda się przezwyciężyć jeszcze jednego wroga, który nadchodził ze wschodu, który zatrzymał się i patrzył, jak Warszawa się wykrwawia. 63 dni. Nie udało się. Trudno, ale wspominamy. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, Andrzej Kołakowski. Przyjechaliśmy dzisiaj do Państwa z Dariuszem Kowalskim, żeby przedstawić program pod tytułem Póki w narodzie myśl swobody żyje. Ten program poświęcony jest żołnierzom wyklętym, ale poświęcony jest w zasadzie walce Polaków o niepodległość. Dziś szczególny dzień, dzień wybuchu, rocznica powstania, wybuchu Powstania Warszawskiego. Oczywiście ten program wprost nie nawiązuje do Powstania Warszawskiego, jakkolwiek jest tutaj wiersz poety Powstania Warszawskiego Ziódka Szczepańskiego, Czerwona Zaraza. Państwo znacie go, chyba go bardziej jako autora pałacyku Michla. No ale w tym oprócz ten program składa się z dwóch elementów moich pieśni autorskich, poświęconych walce Polaków o niepodległość. I Darek Kowalski recytuje wielką poezję romantyczną. I to zestawienie uważam jest świetnym pomysłem, ponieważ ona pokazuje, że ta walka o niepodległość, ten ostatni etap walki o niepodległość w latach 44, właściwie 63,
To nie był przypadek, że ci żołnierze, którzy chwycili za broń przeciwko najazdowi sowieckiemu na Polskę, byli spadkobiercami powstańców listopadowych, powstańców styczniowych i wielu pokoleń Polaków walczących o niepodległość Polski. Mamy nadzieję, że tym programem również rozpalimy Państwa serca, obudzimy tego ducha patriotycznego, który jest niezbędnym warunkiem trwania polskości. Serdecznie Państwa pozdrawiam w swoim imieniu, w imieniu organizatorów Andrzej Kołakowski. Kiedyś płytę pod tytułem A kto chce być wolnym? Połączyliśmy z utworami z tej płyty. To są pieśni poświęcone żołnierzom wyklętym. Połączyliśmy to z poezją romantyczną. W zaskakujący sposób twórczość Słowackiego, Mickiewicza, Asnyka, jeszcze innych twórców współczesnego Zbigniewa Herberta. W zaskakujący sposób się łączy, o ile w przypadku Herberta tego zaskoczenia nie ma, bo on pisał, znając żołnierzy wyklętych, o tyle, kiedy słuchamy opowiadania Sobolewskiego z trzeciej części Dziadów, który mówi o niewinnej ofierze dzieci,
to po prostu tak jakbyśmy, czy też kiedy słuchamy Do Matki Polki, wiersza Do Matki Polki Mickiewicza, to tak jakbyśmy słuchali historii właśnie o żołnierzach powstania antykomunistycznego, bo po prostu to jest cały czas ta sama walka. Cały czas ta sama walka. Nie chcę więcej mówić, bo to nie ma sensu. Ponieważ te pieśni i ta poezja mówi sama za siebie. Także cieszę się, że możemy tu być i to w takim dniu, 1 sierpnia. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jedno wiem tylko, krzykniemy serdecznie, bądź Ty pochwalony, święty Boże.